Witam wszystkich gorąco na drugiej części opowieści o duszach czyśćcowych, czyli przykłady objawień i pomocy dusz czyśćcowych. Ksiądz Stefan Dossenbach, TJ. Część druga. Czyta Sylwia Niezapominajk. Posłuchajmy tych przykładów. Jak przychodziły duszyczki, jak pomagały. Posłuchajmy. Przykład siódmy. W Otranto, mieście dawnego królestwa Neapolu, pewna osoba słyszała, jak kaznodzieja karmelita mówił, że ci, którzy pobożnie noszą szkaplerz karmelitański i spełniają nałożone sobie warunki, w sobotę po śmierci otrzymają wyzwolenie z ognia czyśćcowego przez pośrednictwo Najświętszej Marii Panny. Zapisuje się więc do bractwa szkaplerza świętego i prosi Matkę Bożą, ażeby jej wyjednała tę łaskę, aby umarła w sobotę, żeby tak bezzwłocznie była wybawiona z czyśćca. Istotnie, osoba ta umarła w sobotę, jak tego sobie życzyła, kiedy jej córka, bardzo zasmucona po stracie tak dobrej matki, modliła się o spokój jej duszy. Przyszedł do niej pewien znakomity sługa Boży, o którym mówiono, że Bóg szczególnymi łaskami go zaszczyca. Powiedział do niej: przestań płakać, bo zaręczam ci, że ta, którą tak ukochałaś, przez pośrednictwo Najświętszej Marii Panny jest wyzwolona z czyśćca i przyjęta do grona wybranych. Przykład ósmy. Papież Benedykt XIII opowiadał o przekazach świętej Brygidy, która zapewniała, że z głębi czyśćca słyszała okrzyk: hojnie będzie wynagrodzony, ktokolwiek w tym cierpieniu nam przyniesie ulgę. Innym razem słyszała wyraźnie głos, który wołał: o Boże, stokrotnie wynagródź tym, którzy przez swoje modlitwy przychodzą nam z pomocą i dźwigają nas do jasności Twojego boskiego światła. Ta sama święta opowiadała, że słyszała od anioła te słowa: szczęśliwy jest na ziemi ktokolwiek duszą w czyśćcu pomaga przez swoje dobre czyny i fizyczne cierpienia. Jeszcze niedawno pewien zacny chrześcijanin w Paryżu pracował nad nawróceniem starca, który był niebezpiecznie chory. Usiłował prośbą i zaklęciom skłonić go do pogodzenia się z Bogiem i przyjęcia sakramentów świętych, ale na próżno. Wtedy przyszło mu na myśl, aby w tej sprawie zwrócić się do dusz w czyśćcu. Zobowiązał się więc, że zamówi pewną liczbę mszy świętych za duszę najbardziej opuszczoną, ale pod warunkiem, że ta dusza wyprosi łaskę żalu choremu starcowi. I oto już tego samego dnia stary grzesznik poprosił o księdza. Spełnił wszystkie obowiązki dobrego chrześcijanina, po czym wkrótce umarł w bardzo szczerej pokucie. Przykład dziewiąty. Czytamy w objawieniach świętej Mechtyldy, że kiedy ta święta rozmyślała nad tym, jak niezmiernie wielka jest dobroć Boża, rzekł do niej Pan Jezus: chodź i przyglądnij się najmniejszemu ze wszystkich zbawionych, którzy są w niebie, bo w nim możesz poznać moją dobroć. Następnie została przeniesiona w duchu do nieba i kiedy się tam uważnie rozglądała, aby ujrzeć tego, o którym Pan jej mówił, podszedł ku niej mąż pełen królewskiego przepychu i majestatu. Miał szlachetną twarz i piękną, pełną blasku. Był przy tym nadzwyczaj ujmujący. Zapytała go, kim jest i jakim sposobem doszedł do takiej wielkiej wspaniałości. Odpowiedział jej: na ziemi byłem zabójcą i złoczyńcą, ale źle postępowałem, raczej z nieświadomości i przyzwyczajenia,
które odziedziczyłem po rodzicach, aniżeli z przewrotności. Dlatego w końcu przez pokutę dostąpiłem miłosierdzia, ale przedtem 100 lat byłem w czyśćcu. I doznałem bardzo wielu cierpień dla mojego oczyszczenia. Teraz dobroć Boża, na którą nie zasłużyłem, sprowadziła mnie tutaj do wiecznego spokoju. Przykład 10. Wielkim wzorem duchownego odprawiającego nabożeństwa za dusze zmarłych był ojciec Jakub Rechn. Nieraz powiadamiał swoich współbraci o śmierci któregoś z nich, chociaż ten znajdował się w innym kraju i żadna wiadomość o jego śmierci nie dotarła. Pewnego razu, kiedy zabierał się do odprawiania mszy świętej, nagle polecił, żeby dano mu czarny ornat, gdyż musi tę mszę świętą ofiarować za zmarłego. Prosił zatem obecnych, aby się modlili za tego ojca, który właśnie umarł w Monachium. Kiedy jego bracia zakonni pytali go, czy ten ojciec, którego bardzo szanowano ze względu na jego cnoty, znajduje się w czyśćcu, ojciec Rechm odpowiedział, że tak, i to z powodu przysmaków dworskich. Później oficjalnie dowiedziano się o śmierci tego ojca i o tym, że w czasie długiej choroby przysyłano mu smaczne potrawy z dworu księcia, który był jego przyjacielem. Pewnego razu zjawił się mu jeden z jego braci zakonnych, ojciec Astensis, który umarł w Dylindze. Zdumiony spytał go, czego by sobie życzył. Na to on odpowiedział, ojciec Antensis, że umarł. Na pytanie, czy jest w czyśćcu, odpowiedział, nie, jestem w niebie i to w niesłychanych rozkoszach. Było to właśnie w dzień śmierci ojca Astensisa. Przykład 11. Archaniela pani Garalo, przeorysza klasztoru świętej Marty w Mediolanie, odznaczała się nadzwyczajną gorliwością w modlitwie za duszę w czyśćcu. Jednak rzadko tylko wspominała o duszy swojego ojca, chociaż za życia kochała go serdecznie. Dopiero niezwykłe wydarzenie, jakie przeżyła, przywróciło pamięć o ojcu. W dniu zadusznym zjawił się jej anioł stróż, ujął ją za rękę i zaprowadził do czyśćca. Tam pomiędzy cierpiącymi duszami ujrzała i poznała swojego ojca. Gdy tylko i on ją poznał, zwrócił się do niej z żalem. O córko moja, jakże to możliwe, żeś tak długo zapomniała o mnie, twym nieszczęsnym ojcem, który tutaj tak straszliwie cierpi. Tyle przecież okazujesz miłości duszom zupełnie ci obcym. Już wiele z nich widziałem wybawionych przez ciebie, a o mnie, twoim ojcu, zapominasz, któremu tak wiele zawdzięczasz? Archaniela bardzo zasmuciła się z powodu tych wyrzutów, bo czuła doskonale, że na nie zasłużyła. Dlatego ze łzami przyrzekła ojcu, że uczyni wszystko, żeby wyjednać u Boga jego wyzwolenie. Gdy zaś myślała nad tym i nie umiała sobie tego wytłumaczyć, jak to się mogło stać, że zapomniała się modlić za swojego ojca, chociaż tak często rozbudzała w sobie to postanowienie, rzekł jej anioł stróż. Bóg to dopuścił na twojego ojca jako karę za to, że na ziemi mało dbał o swoje zbawienie i mało pomagał duszom w czyśćcu. Od tego czasu Archaniela nie miała spokoju, aż ukochanego ojca wyzwoliła z czyśćca przez swoje modlitwy, posty i umartwienia. Wkrótce potem jej ojciec ukazał się w jej w jasności i podziękował za wyzwolenie, które jej zawdzięcza.
przykład 12. Pewien młody człowiek zszedł na manowce grzechu. Nieraz przez to w największym stopniu zasmucał swoją matkę, którą zresztą bardzo kochał. Lecz nadal raz po raz ulegał swoim namiętnościom i namowom złych kolegów. Wkrótce potem matka zachorowała i zmarła. Wówczas przy łożu zmarłej był w otoczeniu rodziny, która klęcząc modliła się i płakała. On również chciał się modlić, ale chociaż był człowiekiem ogólnie wykształconym, zapomniał wszystkie modlitwy. Wziął więc do ręki książeczkę do nabożeństwa, ale i w niej nie mógł znaleźć żadnej modlitwy za zmarłych. Wtedy oburzył się na samego siebie i pomyślał: ach, nieszczęsny, nie potrafisz nawet modlić się za zmarłą matkę, a więc ona będzie cierpieć dlatego, że takiego miała syna. Zresztą nie pomogą jej twoje modlitwy wobec takiego życia. Nie tak dalej być nie może. Znów nauczę się swojej religii, pójdę do spowiedzi, ofiaruję komunię świętą za duszę matki. Natychmiast zabrał się do czynu, wytrwał w dobru i stał się wzorowym chrześcijaninem. Pomódlmy się teraz za dusze, znane czy nieznane nam, czy te najbardziej potrzebujące, zapomniane, nie mające od nikogo ratunku. Dusze te, których czyściec jest najdłuższy, najcięższy, aby taki nie był. Naszych krewnych, bliskich, znajomych i tych, o których powinniśmy pamiętać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wieczny odpoczynek racz wszystkim zmarłym biednym duszom dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dobry Jezu, a nasz Panie, któryś tyle wycierpiał, mękę i śmierć poniosłeś najboleśniejszą, krew przelałeś najświętszą, ulituj się proszę nad tymi biednymi duszami i zaprowadź je do nieba jak najszybciej. Matko Najświętsza, która jest współcierpiała, przyczyń się, prosimy, za tymi duszami, aby czym prędzej przyszły do raju, by Pan skrócił czas ich męki w swoim miłosierdziu i mogły one cieszyć się niebiańską radością. Amen. Dziękuję, kochani, życzę Wam radosnego świątecznego piątku. Dzisiaj mamy święto Trzech Króli. Cieszmy się tym dniem i radujmy się, że Bóg tak nas kocha, że dał nam swojego Syna jednorodzonego dla naszego zbawienia. I ciągle ten Jezus, Pan Jezus, ciągle jest z nami. Idźmy drogą Pana. Pozdrawiam cieplutko z Panem Bogiem.